Cześć, nazywam się Anna Butrym i zapraszam Was na węgierską randkę pełną polsko-węgierskiej przyjaźni. Kiedy materiał zeszłego odcinka uległ technicznemu zniszczeniu, bardzo się zmartwiłam, a potem pomyślałam, że jednak świetnie te dwie okazje, o których chciałam Wam opowiedzieć w zeszłym tygodniu i o której chcę opowiedzieć teraz, łączą się ze sobą pod pewnym bardzo polsko-węgierskim względem. O czym chciałam opowiedzieć Wam w zeszły wtorek? O święcie narodowym, jednym z najważniejszych świąt narodowych na Węgrzech, czyli o 15 marca, a w tym tygodniu naszym głównym tematem jest 23 marca, czyli Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. I kiedy tak głębiej przyjrzymy się jednemu i drugiemu świętu, to okaże się, że świetnie można je połączyć ze sobą i opowiedzieć o nich wspólnie. 15 marca. Zacznijmy od tego święta, bo jak wspomniałam, to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu węgierskim, święto państwowe, ustanowione na pamiątkę Wiosny Ludów, walk o wolność z lat 1848-49. Jest to też moment, w którym wspominamy ukonstytuowanie się współczesnych Węgier parlamentarnych i stanowi ten dzień jeden z, bo można by to tak nazwać, kamieni węgielnych węgierskiej tożsamości narodowej. No ale o tym święcie wspominam nie tylko dlatego, że jest tak ważny dla samych Węgrów, ale też dlatego, że łączy je z Polską osoba niezwykle ważnego Polaka, generała Józefa Bema, o którym świetnie wiemy my jako Polacy, kim był i co osiągnął, ale być może nie wiemy, jak ważny był właśnie dla Węgrów i jaką czcią otaczany jest w kraju Madziarów, gdzie nazywany jest Bem Opu, czyli ojczulek Bem. Zresztą to przywiązanie Węgrów do Bema przejawia się na bardzo wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest to, jak Węgrzy okazują to w swojej przestrzeni publicznej, bowiem znajdziemy mnóstwo szkół, placów, ulic nazwanych od generała Józefa Bema. Nie tylko w samym Budapeszcie, gdzie jest ich kilkanaście, ale także, jeżeli rozejrzymy się po mapie Węgier, właściwie w każdym większym węgierskim mieście będzie plac lub ulica nazwana od generała Józefa Bema, czyli Węgrzy powiedzieliby Bem József tér albo Bem József utca, czyli plac Józefa Bema albo ulica Józefa Bema. Węgrzy oczywiście nie tylko w ten sposób okazują mu cześć. Znajdziemy na Węgrzech bardzo ważne dla samych Węgrów pomniki generała. Węgierska historia upamiętniła go też za jego zasługi w owym czasie, czyli podczas Wiosny Ludów, przyznając mu Krzyż Wielki Orderu Świętego Stefana, gdzie oprócz tego, że samo to przyznanie orderu takiej osobie było niezwykłe, to jeszcze ta forma, w której ten order powstał, jest też niecodzienna, bowiem gwiazda tego krzyża jest inkrustowana kamieniem pochodzącym z legendarnej dla Węgrów, niezwykle ważnej korony świętego Stefana, a ten właśnie brakujący kamień szlachetny wyjęty z korony zastąpiono plakietką z nazwiskiem generała. Wyobraźmy sobie, jak musiał się zapisać serdecznie w sercach Węgrów generał Józef Bem, że zasłużył na tak wielki zaszczyt. Zresztą zrobił po temu niemało, bo dowodził armią węgierską właśnie podczas Wiosny Ludów, bronił tak niezwykle ważnego dla Węgrów Siedmiogrodu, odniósł mnóstwo zwycięstw i co jeszcze bardziej wiąże go na płaszczyźnie przyjaźni polsko-węgierskiej, miał niezwykłego adiutanta, a tym adiutantem był chyba największy poeta wszechczasów na Węgrzech, Sándor Petőfi, do którego wrócę jeszcze w drugiej części dzisiejszej węgierskiej randki. A teraz przenieśmy się do 23 marca, czyli trochę przenosimy się do współczesności, świętowanej od 10 lat, bo Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej został ustanowiony w 2007 roku, najpierw uchwałą Parlamentu Węgierskiego, a 4 dni później Parlamentu Polskiego i właściwie odbyło się to jednogłośnie. Nikt nawet nie pomyślał o tym, żeby oponować względem uznania tej przyjaźni polsko-węgierskiej. tym roku oficjalne obchody są organizowane w Piotrkowie Trybunalskim. Co roku to miasto się zmienia, zmienia się też kraj. Raz są to Węgry, raz jest to Polska. W zeszłym roku były Węgry, w przyszłym roku będą też Węgry, w tym roku jest Piotrków Trybunalski. O tym, co się będzie działo w samym Piotrkowie, opowiem Wam w drugiej części dzisiejszego spotkania. A teraz skupmy się jeszcze na samym tym święcie, bo co roku wzbudza ono ogromne emocje i jest honorowane nie tylko w tych oficjalnych miastach, do których zjeżdżają prezydenci obu krajów, w których odbywają się te bardzo formalne uroczystości, ale też wiele miast na Węgrzech i w Polsce po prostu czuje taką potrzebę, żeby ten dzień świętować swoim programem historyczno-artystycznym, spotkaniami polsko-węgierskimi, więc warto też się rozglądać, co dzieje się w Waszej okolicy i gdzie takie uroczystości i przeróżne wydarzenia będą miały miejsce. A to, co jest ważne i związane z tym Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, to nie tylko to, że odbywa się ta uroczystość doroczna od 10 lat, ale właściwie historia tego pomysłu nabierającego już realnych kształtów ma lat 11, bowiem w 2006 roku na placu imienia generała Józefa Bema, to znów świetny łącznik między Polską a Węgrami, został odsłonięty pomnik symbolizujący przyjaźń polsko-węgierską. Ten pomnik ma kształt dębu, a właściwie dwóch dębów, czy też dwóch pni wyrastających ze wspólnego korzenia, które potem znów splatają się koronami. Jest to symbol tego, że te dwie kultury mają bardzo mocne i wspólnie je wiążące korzenie, z których rozrastają się jednak pięknie się różniąc, ale potem przez dzieje historyczne i przez różne kontakty znów tymi koronami się splatają. Warto popatrzeć na ten pomnik, warto go zapamiętać, ponieważ jest on oficjalnym symbolem tej przyjaźni polsko-węgierskiej i tak jak ta kokarda, czy też kotylion, chociaż nie ma tego najbardziej kotylionowego wyglądu, symbolizuje u mnie dzisiaj 15 marca i tak Węgrzy bardzo często go upamiętniają, tak właśnie to splecenie Polski i Węgier w postaci tego dębu jest tym symbolem, który bardzo często napotkamy. Zresztą przyjrzyjcie się mu sami. Na pomniku, na który teraz patrzycie, widnieje napis będący jednocześnie cytatem ze Stanisława Worcela, jak i objaśnieniem tej całej idei. Węgry i Polska to dwa wiekuiste dęby, każdy z nich wystrzelił pniem osobnym i odrębnym, ale ich korzenie, szeroko rozłożone pod powierzchnią ziemi, splątały się i zrastały niewidocznie. Stąd byt i czerstwość jednego jest drugiemu warunkiem życia i zdrowia. Mam nadzieję, że w tym roku i Wy znajdziecie chwilę, żeby świętować Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Pamiętajcie, przypada on na czwartek, 23 marca. Rozejrzyjcie się, co się dzieje wokół Was, ale o kilku wydarzeniach opowiem Wam w drugiej części dzisiejszego spotkania, w której też chciałabym Was nauczyć tego niesłychanie popularnego powiedzenia Polak, Węgier, dwa bratanki, ale w węgierskiej wersji. Myślę, że to może być najpiękniejszy prezent dla naszych bratanków właśnie z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, jeżeli podejmiecie to wyzwanie i nauczycie się tego nie tak trudnego przysłowia po węgiersku. Kliknijcie na drugą część.